Cześć. Dzisiaj chciałbym porozmawiać sobie o temacie turbosprężarki. Powiedzieć, jak sprawdzić turbosprężarkę, jakie objawy są zużycia turbiny, jakie też objawy mogą być powiązane na przykład z uszkodzeniem innych elementów, niekoniecznie turbosprężarki. Na początku może zdemontujemy sobie rurę, bo chciałbym Wam pokazać, jak sprawdzić wirnik. No i potem po kolei omówimy sobie resztę. Więc bierzemy się do roboty. Rurę mam zdemontowaną i teraz co na początku sobie omówimy. Tam jak widać mamy turbinkę. Teraz podstawową diagnozą każdej turbiny jest organoleptyczne, po prostu na oko sprawdzenie, raczej zobaczenie wirnika, czy nie ma na nim żadnych uszkodzeń, czy turbina nie jest zaolejona. Akurat najprostszy tutaj mamy dostęp do strony zimnej. U mnie w turbinie jest minimalna ilość oleju. Pokażę. Także o niczym złym to nie świadczy, tym bardziej, że już Wam tutaj na boku pokażę. Do rury wchodzi rurka z odmy. I tutaj jak sobie zajrzymy do środka, może tak oprę i zaświecimy sobie. Widzicie? Rurką z odmy minimalne ilości oleju wpadają. No i jak auto stoi, ściekają sobie tutaj w okolice wirnika. Także w moim przypadku nie jest to nic złego. Druga sprawa. Jak sobie sprawdzić, czy nasza turbina nie ma luzów? Łapiemy sobie wirnik w palce i możemy mieć luz góra-dół minimalny. Taki luz może być i taki luz ta turbina posiada. Za to nie może być w ogóle luzu od siebie i do siebie. Czyli moja, twoja. Bo to już świadczy o tym, że turbina nadaje się do regeneracji. U mnie luz minimalny góra-dół występuje. Od siebie do siebie nie ma luzu. Ja na ten luz mówię moja, twoja. Więc możemy stwierdzić, że z turbiną jest wszystko ok. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem, a byłoby to no, dość nie na miejscu, bo właśnie jadę z garażu, nagrywałem odcinek o turbinie. Jak ją zdiagnozować? Zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. O tym, że zużyta turbina potrafi wydawać z siebie metaliczny, charakterystyczny dźwięk. I o czym to świadczy? Świadczy to po prostu o tym, że są już zużyte łożyska. Turbina nie ma łożyskowania, więc obciera o obudowę muszli. I tyle.
To mi się przypomniało, zapomniałem o tym wspomnieć przy nagrywaniu odcinka, więc gdzieś na filmie wkleję ten urywek i myślę, że to już jest wszystko, o niczym nie zapomniałem. Hej! Druga rzecz, którą należy sprawdzić, jeżeli auto wytraca moc, znaczy po prostu nie ma takiej mocy, jak mieć powinno, lub czujemy nagły spadek mocy, to następną rzeczą do sprawdzenia, może inaczej, nie do sprawdzenia, tylko jaką powinniśmy zrobić, jest diagnostyka komputerowa. Dlaczego diagnostyka komputerowa? Ano dlatego, że wchodzimy sobie w parametry bieżące. Jedna osoba z boku siedzi, trzyma laptopa, zwraca uwagę na to, jakie wartości tam są podawane. Druga osoba tym autem po prostu jedzie. I komputer pokazuje, jakie auto chce mieć ciśnienie do ładowania, a jakie ma. Ważne, żeby turbina podążała właśnie za tym ciśnieniem i dawała je coraz większe. Jeżeli jest tam minimalny odchyłek, ale niezbyt duży, nie należy szukać przyczyny w samej turbinie. Następny objaw, gdzie ludzie biegną, by regenerować turbinę, jest wydobywanie się czarnego lub białego dymu z tyłu auta. Czarny dym raczej nie będzie odpowiadał za niesprawność turbiny, raczej będzie to wina wtryskiwaczy, bo świadczy to o złej mieszance, chociaż jeżeli turbina nie będzie wydolna, ale przy tym myślę, że byłby znaczący spadek mocy, no to po prostu będzie kopcić na czarno, bo będzie miała złą mieszankę, tak? Czyli może być pośrednio wina turbiny, która już nie daje tyle powietrza, jaką by chciał komputer, a może być to wina wtryskiwaczy, bo po prostu będą lały, jak to się potocznie mówi. Dobra, kolejna sprawa, jeżeli chodzi o spadki mocy, może to nie być wina samej turbiny, ale może to być na przykład zapieczona, znaczy nie samej turbiny, może być zapieczona geometria lub mogą być sparciałe przewody podciśnienia albo po prostu uszkodzony zaworek N95. On tak mniej więcej wygląda. Także jeżeli jest problem z mocą, warto sobie to sprawdzić. Kolejna rzecz. Biały dym z rury wydechowej. Niekoniecznie musi to być uszkodzona też turbosprężarka. Może to być uszkodzona głowica, uszczelniacze na zaworach. Tamtędy też może się przedostawać olej. Pierścienie tłokowe też mogą puszczać olej, też będziemy mieli z tyłu biały dym. Dobra, jeżeli już wszystkie przyczyny... A, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, EGR. EGR, jeżeli jest niesprawny, zatnie się, dajmy na to, w pozycji otwartej, że spaliny cały czas lecą do silnika, mieszanka też będzie zła, też auto będzie kopciło. Dobra, jeżeli wszystko już wyeliminowaliśmy, co wyeliminować mogliśmy, i ewidentnie stanęło na tym, że winowajcą całego zamieszania jest turbina, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim turbinę dajemy do regeneracji, odbieramy nową, czyli z turbiną teoretycznie i praktycznie mamy wszystko ok. Co dalej? Musimy kupić nowe lub ewentualnie sobie wyczyścić rurki doprowadzające olej do turbiny i rurkę spływową, odpływową, jak zwał, tak zwał, tą rurkę, którą olej wraca z powrotem do silnika, żeby turbina miała jak najlepsze chłodzenie. Nie możemy o tym zapomnieć, bo prędzej czy później, jeżeli któraś z rurek będzie zatkana, świeżo zregenerowana turbina znowu nam wysiądzie.
Kolejna sprawa, co przy wymianie turbiny należy zrobić, bezwzględnie wymienić olej na nowy. Oczywiście zakładając turbinę, nie puszczamy turbiny na sucho, tylko w miejscu, gdzie ona ma dostawać olej, szczykawką troszkę tego oleju musimy jej tam dać, żeby broń Boże turbina nie poszła na sucho, bo będzie moment i znowu ją zatrzymy. Co dalej? Jeżeli turbina puszcza nam olej, no to musimy wyczyścić intercooler i wszystkie rury dolotowe, no bo wypadałoby to zrobić, żeby ten cały syf nie poszedł nam do silnika. Jeżeli mamy EGR niezaślepiony, a przez dłuższy czas turbina nam lała, czyli wpadały do silnika spaliny, olej z turbiny, na pewno mamy tam sporo madzi nagaru, więc wypadałoby taki kolektor dolotowy ściągnąć i też wyczyścić. Także myślę, że temat bolączek z turbiną i jak dojść do tego, że to właśnie turbina jest sprawcą całego zamieszania, wytłumaczyłem i co należałoby zrobić przy wymianie też powiedziałem, myślę, że wszystko. Ważna rzecz jest taka, że turbina lubi być też uszkodzona w sposób taki, że jest wypiaskowana. No i za to odpowiada zazwyczaj kiepskiej jakości filtr powietrza lub nieszczelna obudowa filtru powietrza albo rury dolotowe prowadzące od filtru powietrza do turbiny. Gdzieś mają dziurę, nieszczelność i tym dostaje się piasek czy tam kurz z drogi do turbiny, piaskując ją. Jak jeszcze są uszkodzenia turbin? Na przykład podczas prac przy silniku może wpaść jakaś śrubka, uszkodzić wirnik. Są auta, które posiadają klapki. Te klapki potrafią wpaść i do silnika, i słyszałem, że nawet jakieś odłamane części tych klapek potrafią wpaść i zrobić bałagan na turbinie na stronie wydechowej. Ja się z czymś takim nie spotkałem, ale słyszałem, że takie cuda też się dzieją. Także moja turbina jest w jak najlepszym porządku. Jedyne ślady oleju, które były, to właśnie z tego wężyka z odmy. Tutaj podejrzewam, że w tym silniku odma jest w klapie zaworów. No ale ta mgiełka, nie spotkałem jeszcze diesla, który w dolocie nie miałby odrobiny oleju. A taka ilość jak tutaj jest, to jest, że tak powiem, znikoma ilość. Także nie ma się czym przejmować. No i co? Myślę, że temat wyczerpałem. Chcecie przedłużyć życie swojej turbiny, to przede wszystkim wymieniajcie olej często i na jak najlepszej jakości. Zaraz po jeździe nie gaście auta, tylko postarajcie się chwilę postać, wystudzić, żeby ta turbina się wychłodziła, wytraciła obroty. Bo jeżeli od razu podjedziecie pod dom, zgasicie auto, ta turbina będzie się obracała, to na prędzej czy później się po prostu zatrze, ze względu na to, że ona się będzie kręcić, a pompa oleju, jeżeli silnik stanie, już tego oleju nie będzie dawała. Wszystko w temacie. Dobra, trzymajcie się, do następnego odcinka, hej. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobało, dajcie suba, zalajkujcie. Mile widziane jest w komentarzach, jakbyście pisali tematy, jakie chcecie zobaczyć, co mam nagrać, co mam pokazać. Chętnie to zrobię. I pod każdym filmikiem w opisie macie linki do Ceneo, narzędzia, filtry, oleje, co z danego odcinka pasuje. Do tych linków to wrzucam, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie wystarczy kliknąć w link z Ceneo, ale też przekierować się do sklepu. Także trzymajcie się, do następnego, hej!